Dziś na kanale o technologii prawdziwa gratka, bo porównamy sobie najnowszego MacBooka Air z procesorem M3 do jego dziadka, albo nawet i pradziadka, czyli do MacBooka Air, który w tym roku będzie już ze mną 10. rok. I myślę, że nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeżeli już na początku powiem, że ten nowy MacBook Air z procesorem M3 jest genialnym laptopem, a jeżeli chcielibyście go kupić, to zachęcamy do zrobienia tego w sklepie Media Expert. Możecie to zrobić stacjonarnie lub online. Jeżeli chcecie kupić przez internet, to linki do tego produktu znajdziecie w opisie tego filmu. I możecie się zastanawiać, dlaczego ten MacBook Air jest czarny, przecież takich czarnych Airów nie było. Jest to oczywiście naklejka. Ja tę naklejkę nakleiłem sobie chyba tuż po zakupie tego laptopa. Bardzo mi się wtedy spodobała. No i rzeczywiście nie odkleiłem jej jeszcze nigdy, więc myślę, że ta powłoka tego MacBooka po tych niespełna 10 latach jest po prostu jak zupełnie nowa. No dobrze, więc MacBook Air z procesorem M3 to najnowszy laptop Apple. No i zrobił wokół siebie dużo szumu, chociaż rzeczywiście nie dosłownie, bo nie ma tu wentylatorów, więc nie ma co szumieć. No ale wiecie, o co mi chodzi. Więc żeby nie robić tysięcznej recenzji, która nie wniosłaby do tematu, myślę, jakoś szczególnie dużo, to pomyślałem, że porównam sobie tego właśnie najnowszego MacBooka Air z jego pradziadkiem. Powiem wam, że ten komputer jest u nas już 10. rok i rzeczywiście cały czas jest w użyciu. Ja ten sprzęt kupiłem w 2015 roku, to jest model Early 2015. Używałem go kilka lat, ten sprzęt zjechał ze mną naprawdę bardzo dużą część świata. Odwiedziliśmy razem dużo miejsc, bo pracowałem zawodowo, pisałem dużo tekstów. Natomiast od kilku lat ten laptop służy mojej żonie po prostu. No i moja żona używa komputera w pracy, w domu raczej rzadko. Powiedziałbym, że jest w takiej epoce mobile first, ale raczej do niej pasowałoby mobile only, bo komputer jest w użyciu dosyć rzadko, tylko wtedy, kiedy trzeba zrobić jakieś takie poważniejsze rzeczy. W każdym razie, tak jak mówię, jest to jedyny komputer mojej żony, jaki moja żona ma po prostu w domu. Dobrze, więc ten film podzielimy sobie na kilka rund, a pierwszą z nich będzie design. No i mogłoby się wydawać, że przez tę dekadę zmieniło się bardzo dużo, ale czy na pewno? Nowy MacBook Air oczywiście robi wrażenie, zaraz do niego przejdziemy, ale powiem wam, że ten stary nawet dziś nie wygląda jakoś przestarzale. Ta bryła naprawdę wolno się starzeje, szczególnie kiedy komputer jest zamknięty, bo ten sprzęt przede wszystkim, on nadal jest lekki, on waży 1,35 kg. Ten co prawda ma delikatnie większy ekran i jest jeszcze lżejszy, bo waży 1,25 kg, no ale umówmy się, to różnica znikoma. I żeby było jeszcze śmieszniej, to ta bryła w momencie debiutu tego komputera w 2015 roku już wcale nie uchodziła za nowoczesną, ponieważ Apple bodajże od 5 lat klepał komputery w tej właśnie obudowie. Więc naprawdę myślę, że Apple wyprzedził swoje czasy. No ale co jeszcze ważniejsze, ten komputer jest naprawdę świetnie wykonany i to widać właśnie teraz, po niemal dekadzie jego używania. Bo co najczęściej pada w laptopach poza baterią? No z takich rzeczy mechanicznych to są zawiasy, bo wcześniej mieliśmy na przykład laptop Samsunga, w którym zawias totalnie się rozpadł, jest nieużywalny przez to ten laptop. Trzymam go w sumie tylko na pamiątkę. A tutaj w MacBooku po prawie 10 lat używania ten zawias pracuje jak zupełnie nowy. Zobaczcie, cały czas można otworzyć komputer jedną ręką, nic się totalnie nie wyrobiło. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Klawisze się nie zdarły z klawiatury. Nie ma tutaj żadnych jakichś wyrobionych, nie wiem, odbarwień, jakichś przetarć czy czegokolwiek. To wszystko wygląda jak totalnie nowy komputer, a ten sprzęt, mówię, ma prawie 10 lat. No dobrze, jak na tym tle wypada najnowszy MacBook Air z procesorem M3? Nie ma jakiegoś przełomu, nie ma jakiejś rewolucji, bo to cały czas jest taka bryła aluminium, cały czas komputer jest świetnie wykonany, cały czas ma świetny zawias, cały czas można otworzyć tą klapę jednym palcem. Zmienił się na pewno design tego komputera, cały pomysł na jego wykonanie, bo już nie mamy takiej ściętej krawędzi, ściętego profilu. To wygląda jak taki odchudzony, spłaszczony MacBook Pro. Przez co, no być może ten komputer mniej się wyróżnia, jest troszkę mniej charakterystyczny, ale i tak jest bardzo ładny. Jest przede wszystkim bardzo smukły, bardzo cienki, zwłaszcza kiedy otworzymy tą klapę, no to naprawdę ten komputer robi wrażenie. Chociaż to już też nie te czasy, że MacBook jest jedyny na rynku, bo teraz wielu producentów robi takie smukłe laptopy. Ale mimo wszystko ten komputer nadal sprawia wrażenie mega, mega solidnego produktu, takiego po prostu jakościowego, by nie powiedzieć wręcz premium. Zanim przejdziemy jeszcze do samych ekranów, to spójrzcie na fronty, ale tak w kwestii designu. Zobaczcie, jak dużo się zmieniło tutaj, bo w starym, niemal 10-letnim MacBooku Air sami widzicie, jak duże są ramki wokół ekranu. Ta ramka jest w ogóle srebrna, tak samo jak na przykład spód obudowy. Tutaj w tym nowym modelu ekran mamy delikatnie większy. To są małe różnice, bo tu mamy 13,3 cala, tu mamy 13,6 cala.
No ale zobaczcie, że cała bryła jest po prostu węższa. Dlaczego? Dlatego, że zastosowano węższe ramki, no i też właśnie mniej miejsca wokół klawiatury. Zwiększył się za to touchpad, poprawiła się klawiatura, zwiększyły się przyciski na tej klawiaturze, chociaż ja akurat uważam, że już 10 lat temu Apple robił naprawdę fantastyczne klawiatury w laptopach. To jeszcze były czasy przed tym niewypałem, czyli przed tymi motylkowymi klawiaturami, z których Apple później się musiał wycofać, więc te stare klawiatury sprzed 10 lat i tak są mega, mega dobre. A jak jesteśmy przy klawiaturze, to warto wspomnieć o tym, czego nie ma w tym starym modelu, no a nie ma czytnika linii papilarnych. Tutaj, żeby się zalogować, musimy mieć albo Apple Watcha, jeżeli jesteśmy głęboko w systemie Apple, albo po prostu użyć hasła bądź też kodu PIN, który wpisujemy przy logowaniu albo przy wybudzaniu komputera. Tutaj mamy czytnik linii papilarnych, czyli rozwiązanie wygodniejsze, choć też nie tak wygodne, jakim mogłoby być na przykład Face ID. No zobaczcie, że na to Face ID być może byłoby miejsce, bo tutaj mamy notcha w ekranie, czyli coś, czego kiedyś nie było. Te ramki są tutaj tak cienkie, że Apple postanowił zrobić tego notcha, chociaż ja mam wrażenie, że tutaj jednak nie chodziło o samą technologię, a o to, by Apple się wyróżnił, bo jest to jednak mega charakterystyczny element. Przez długi czas był to wyróżnik iPhone'ów, teraz jest też wyróżnik MacBook'ów. Wielu osobom się to nie podoba, ale powiem Wam w praktyce, że nie ma co bić piany o tego notcha, bo kiedy się używa komputera, to bardzo szybko znika sprzed oczu cały ten notch, całe to wycięcie. macOS jest tak obudowany, tak po prostu fajnie zintegrowany z tym sprzętem, że bardzo dobrze wykorzystuje przestrzeń po obu stronach. Nie ma się wrażenia, że ten notch nam coś zasłania. Więc mówię to zupełnie serio, po 5 minutach z tym komputerem nie będziecie w ogóle zwracać uwagi na tego notcha. No ale dobrze, ekrany, powiedzmy o nich, bo tutaj dokonał się taki postęp, taki przeskok, że ojej, no naprawdę, właśnie pod kątem ekranu widać, jak bardzo technologia poszła do przodu. Bo już kiedy debiutował ten komputer, no to w momencie jego premiery, czyli te 10 lat temu, on już wtedy miał słaby ekran. To nie był ekran nawet Retina. On ma rozdzielczość 1440x900 pikseli. I do tego jest to panel wykonany w technologii TFT, co oznacza naprawdę bardzo przeciętne kąty widzenia, a to akurat w laptopie jest bardzo ważne, bo choć siedzicie na wprost tego laptopa, no to jednak, kiedy nachylacie ten ekran, to tu cały czas, nawet widzicie pewnie teraz na kamerze, cały czas te kolory się zmieniają. Albo wszystko jest ciemne, albo za jasne, albo właśnie w takim ustawieniu jest ok. Z kolei w tym komputerze, no zobaczcie, jakbym go nie ustawił, jasność i kolory pozostają totalnie bez zmian. Tu oczywiście mamy panel IPS. Tu w tym komputerze poza samym nasyceniem kolorów tak naprawdę tonalność, głębia tych barw jest mega słaba. Podam Wam konkretne przykłady, bo kiedy mamy, dajmy na to, niebo, białe chmury na niebie, albo jakiegoś faceta w białej koszuli, albo kobietę w białej sukni, kiedy mamy zdjęcie czegoś takiego, no to uwierzcie, że to będzie jedna biała plama na tym komputerze. Nie będzie widać tych takich przejść tonalnych, a jak to samo zdjęcie wrzucimy sobie tutaj, to wtedy widać te wszystkie światłocienie, widać elementy ciemniejsze, jaśniejsze i tak dalej, widać te subtelności po prostu w przejściach pomiędzy tymi poziomami bieli. No i to jest nie do uratowania na tym komputerze, więc mówię, do obróbki jakiegokolwiek materiału graficznego to się totalnie nie nadaje i już 10 lat temu to był naprawdę słaby ekran. Poza kolorami mega różnicą jest rozdzielczość. Tak jak mówiłem, ekran 1440p to nawet nie jest Retina, tutaj 2560p, no i to jest przeskok po prostu generacyjny. Daję słowo, że patrząc na ten ekran w tym laptopie nie widzicie pojedynczych pikseli. Oczywiście jak się zbliżycie na kilka centymetrów to pewnie zobaczycie, no ale w takiej normalnej odległości, jakbyście mieli ten laptop na przykład na kolanach, no to jest żyleta. No niestety, ja kupując ten komputer wiedziałem o tym ekranie, wiedziałem, że on będzie słaby, przymknąłem na to oko z uwagi na zalety macOS-a. Porty. Przez 10 lat zmieniło się bardzo dużo, Apple najpierw zrezygnował z części portów, potem w tych najnowszych komputerach znów je przywrócił. No ale zobaczmy, jakie były w starym komputerze. Tutaj widzimy, że był port, który Apple promowało przez długi czas, to jest Thunderbolt poprzedniej generacji. Tutaj mamy zwykłe USB i czytnik kart SD, co mi się bardzo akurat przydawało. Po drugiej stronie port MagSafe do ładowania, znów zwykłe USB, no i złącze słuchawkowe mini jack. A co mamy w nowym MacBooku Air? Tutaj też dwa porty USB, ale już w standardzie C, czyli z tą małą wtyczką. Oprócz tego też mamy złącze MagSafe, tylko że nowocześniejsze. I co ciekawe, ten komputer może być ładowany i ze złącza MagSafe, i ze złącza USB-C. No a po drugiej stronie mamy mini jack. Nie ma czytnika kart pamięci. Dla mnie wada, dla wielu osób prawdopodobnie nie. Do tego komputera można było podpiąć jeden zewnętrzny ekran, maksymalnie w rozdzielczości 4K. Do tego można podpiąć dwa zewnętrzne monitory, ale uwaga, jeżeli chcecie korzystać z dwóch osobno,
klapa laptopa musi być zamknięta, a jak chcecie mieć otwartą klapę, no to możecie mieć tylko jeden zewnętrzny, osobny monitor. Rozdzielczości mogą być tutaj do 6K. Zanim przejdziemy sobie do wydajności, bo pewnie to Was bardzo interesuje, powiedzmy sobie jeszcze o baterii. W starym komputerze z plusów bateria jest i żyje, z minusów, no ale co to za życie. Bo powiem Wam, że ten akumulator jest oryginalny, czyli on też kończy 10 lat i to jest dla mnie chyba największy fenomen, że po 10 latach tu ani nic nie napuchło i że w ogóle to działa. Zobaczcie, nagrywam ten film bez żadnego zasilacza, ten komputer normalnie działa. Oczywiście krótko, ta bateria jest już w stanie no bardzo zużytym. Tak naprawdę przydałby się tu jakiś refresh i wymiana tej baterii, ale ten komputer mimo wszystko tak z godzinkę na samym wbudowanym akumulatorze pociągnie. Myślę, że może nawet troszeczkę dłużej. To oczywiście totalny spadek, bo kiedyś ten komputer działał bardzo długo. Trudno mieć po 10 latach jakieś zastrzeżenia, tak? Z kolei ten komputer, ta bateria jest ekstremalnie dobra. Bardzo rzadko będziecie korzystać z ładowarki do tego komputera. Jeżeli nie pracujecie po 8 godzin na tym MacBooku, no to możecie go ładować dosłownie, nie wiem, 2 razy na tydzień, czasem może raz w tygodniu, jeżeli korzystacie tylko co jakiś czas z tego komputera. Jeżeli chodzi o konkretne liczby, no to ten komputer jest w stanie wytrzymać 18 godzin ciągłego odtwarzania wideo i około 15 godzin takiego zwykłego surfowania po sieci. To jest kilka dni używania komputera po dobrych kilka godzin dziennie, więc naprawdę rewelacyjne wyniki. Jak jedziecie gdzieś na weekend na przykład tylko z tym komputerem, to totalnie możecie nie brać do niego ładowarki. Wspominałem Wam o tym, że MacBooki są komputerami długowiecznymi i to widać też po systemie i po aktualizacjach Apple, bo ten stary MacBook dostał aż 8 kolejnych wersji nowego Mac OS-a. On startował od poziomu Yosemite, czyli naprawdę już mega starego systemu Mac OS, a najnowszą wersją Mac OS-a jest wersja 12.7.4 Monterey. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Monterey. One nie wychodziły co roku, to nie było aż 8 lat wsparcia, ale 8 nowych wersji systemu. To na mnie robi naprawdę bardzo duże wrażenie. Ten komputer był wspierany naprawdę mega, mega długo. Nowy MacBook Air, co tu dużo mówić, najnowszy system Mac OS Sonoma. Zobaczymy, ile będzie trwało wsparcie, ale u Apple'a ono zawsze jest bardzo długie. Teraz jestem ciekaw, jak będą się zachowywać pod tym kątem procesory komputery z procesorami M, no bo one jednak myślę, że będą bardziej długowieczne niż te staruszki na starych Intelach. Jeżeli szukacie komputera, który wystarczy Wam na długie lata, być może właśnie na dekadę, to myślę, że Apple produkuje komputery, które dają największe prawdopodobieństwo na to, że rzeczywiście będzie to długowieczny sprzęt. Przejdźmy jednak do specyfikacji tych komputerów i do tego, jak one się w ogóle zachowują. Ten stary MacBook Air to jest wersja bazowa. Czyli taka najtańsza, jaka była, ona bodajże kosztowała chyba 4000 zł, co w tamtym okresie wydawało mi się kwotą bardzo wysoką. Ten komputer, 4 GB RAM-u, do wyboru było jeszcze 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wbudowanej, do wyboru jeszcze było 256. Więc widzimy, że no nie są to jakieś duże wartości, 10 lat temu to nie były wcale jakieś szalone wartości. I te 10 lat temu każdy mi mówił, że nie, no słuchaj, macOS jest tak zoptymalizowany, że to nie zauważysz. 4 GB RAM-u to będzie ho, 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 aż nadto ci wystarczy. No i rzeczywiście na początku to było spoko, ale latka lecą, komputer jak widać jest ciągle w użyciu, no a dziś po tych 10 latach 4 GB RAM-u to jest totalnie za mało jak na taki sprzęt. Więc jeżeli ktoś Wam mówi, szczególnie przy MacBookach, że weźcie podstawowy, trochę sobie przyoszczędzicie, a i tak będzie komputer dobrze działał, no to pamiętajcie, że na dziś owszem, ale jeżeli chcecie używać MacBooka przez wiele lat, a pewnie chcecie, no to ja sugeruję mocno dopłacić do tej wyższej wersji RAM-u, bo na pewno podziękujecie sobie za to za kilka lat. Tutaj w tej wersji wypożyczonej komputera MacBooka Air z procesorem M3 mam 16 GB RAM-u, w bazowej wersji mamy 8 GB RAM-u, jeżeli chodzi o pamięć 512 GB, maksymalnie możemy tutaj upchnąć 2 TB. No ale to, co Tygryski lubił najbardziej, to procesory, czyli tutaj mamy Apple M3. Chip produkowany przez Apple, wykonany w technologii ARM, czyli w tej samej co w smartfonach. Wszystko powstaje w Apple. Cały nie dość, że komputer, nie dość, że oprogramowanie, to jeszcze procesor. Więc to pokazuje, że Apple trzyma pieczę nad wszystkim. No i właśnie dlatego te komputery teraz działają tak fenomenalnie dobrze. Bo dla mnie ta przesiadka w moim prywatnym MacBooku Pro, który mam z procesorem M1, który już w sumie 4 lata obchodzi, a nadal go używam i no nie widzę większych powodów, żeby go wymieniać, ten nowszy model. No to właśnie od momentu premiery tych M1-ek po prostu to było trzęsienie ziemi w Apple'u. Z kolei procesor zastosowany w tym komputerze, no to starusieńki Intel Core i5 5250U, niskonapięciowy, dwa rdzenie po 1,6 GHz.
jak to działa i czy to w ogóle działa, zwłaszcza ten komputer po 10 latach? No działa, tylko że nie jest już żadnym demonem szybkości. Da się jeszcze go używać. To nie jest jeszcze elektrośmieć, nadal pełni swoje zadanie w takim bardzo podstawowym wymiarze. Tylko mówię, on musi być naładowany, ten system musi być ułożony i tak dalej, bo jeżeli zostawicie ten komputer teraz po 10 latach, nie wiem, na 2 tygodnie nieużywany, to zanim go włączycie, zanim on się naładuje, zanim system się tam przemieni w tle, no to te pierwsze, nie wiem, kilkanaście minut to będzie jeden wielki slideshow. Jeżeli chodzi o taką kulturę pracy, to ja kiedyś montowałem na nim filmy i powiem wam, że ten komputer nigdy się jakoś szczególnie nie grzał w moich zastosowaniach. Akurat te temperatury były spoko, mimo tej cienkiej obudowy. To też za sprawą wentylatorów, które w tym laptopie były. W nowej wersji już wentylatorów oczywiście nie ma od kilku lat, bo nie są potrzebne, bo te chipy raz, że są właśnie w 3 nanometrach wykonane, dwa, że same z siebie są po prostu turbo energooszczędne. I po prostu te komputery też raczej się nie grzeją, chociaż przy takich najbardziej zaawansowanych zastosowaniach wymagających długotrwałego obciążenia pod maksymalną mocą pojawia się throttling w MacBookach Air, ponieważ ten poziom ciepła właśnie już jest trochę za wysoki, no i wtedy macOS ścina troszkę maksymalną moc procesora, żeby tu się nam wszystko nie zagotowało, mówiąc brutalnie. No ale nawet w naszej branży, na YouTubie, w branży technologicznej są ludzie, którzy pracują na MacBooku Air, którym z procesorem M, już nieważne którym, i rzeczywiście montują na nim filmy i są z tym totalnie ok. Są ludzie, którzy programują na tych komputerach, są jacyś, nie wiem, inni inżynierowie, którzy też wykonują jakieś obliczenia, pracują w programach takich typu CAD. No i da się. Mamy tutaj zapas mocy, który na maksa przekracza to, co taki zwykły użytkownik potrzebuje, a właśnie już wchodzi w te takie zastosowania profesjonalne. Nie jest to na pewno sprzęt taki docelowy, który poleciłbym jakiemuś, nie wiem, studiu produkcyjnemu czy coś takiego, ale jeżeli ktoś jest twórcą takim niezależnym, jeżeli poszukuje dobrego komputera o dużej wydajności, pozwalającej mu pracować po prostu komercyjnie, robić zlecenia, no i nie ma jakiejś kupy kasy na 100 czy 20 paru tysięcy, a ma powiedzmy te 5 maksymalnie, no to myślę, że taki laptop i tak warto rozważyć. Jeszcze na koniec takich rzeczy, o których warto wspomnieć, to temat audio. W tym starym komputerze głośniki są takie ok, nie są wybitne, są ok, natomiast w nowym MacBooku Air już naprawdę bardzo, bardzo fajnie grają. To nie jest poziom MacBooków Pro, gdzie to audio jest wręcz zdumiewająco dobre, jak na tak cienki laptop, ale i tak na serio Apple potrafi robić dobre głośniki w cienkich obudowach, to jest pewnik. No dobrze, więc zmierzamy do końca. Podsumujmy, co się zmieniło przez 10 lat. Z jednej strony wszystko, z drugiej strony tak naprawdę niewiele, bo te komputery, jeżeli chodzi o bryłę, aż wcale tak mocno się nie zmieniły. To nie jest tak, że nastąpił jakiś przeskok cywilizacyjny, że dzisiaj siedzimy już w jakimś AR-ze, w tych okularach i tak dalej. No nie, cały czas jednak używamy laptopów. Te laptopy za bardzo na przestrzeni dekady nie uległy zmianie, jeżeli chodzi o taką warstwę wizualną. Wiadomo, ramki są trochę cięższe i tak dalej, to wszystko jest odrobinkę lżejsze, odrobinkę cieńsze, smuklejsze. No ale czy aż tak bardzo widać, że ten laptop ma 10 lat? Szczególnie jeżeli jest zamknięty, jak spojrzymy na niego z profilu, moim zdaniem nie. Natomiast jeżeli chodzi o działanie, no to tu mamy lata świetlne, po prostu przepaść, jak działają te komputery. Ten komputer, kiedy był nowy, to nie działał nawet w 1/3 tak dobrze, jak działa ten. I nie pozwalał też na tak zaawansowane operacje, na jakie pozwala ten nowy komputer, zwłaszcza z tym chipem M3. Największa jednak różnica to moim zdaniem ekrany, a pamiętajcie, że porównujemy półkę, która wcale nie ma jakichś wybitnych ekranów, bo tak jak mówię, po debiucie tego komputera to był określany jako raczej taki przeciętny ekran zawarty w tym komputerze. Podobnie jest tutaj, on oczywiście stoi na wysokim poziomie, ale to też nie jest najlepsze, co jest dostępne obecnie na rynku, bo nawet MacBooki Pro mają jaśniejsze te wyświetlacze. Mamy w końcu epokę OLEDów, gdzie już OLEDy trafiają do innych laptopów, trafiają też w końcu do tabletów i coraz częściej również do monitorów, a tu mamy po prostu IPS-a, który wiadomo, że te czernie ma gorsze. No ale mimo wszystko nasycenie kolorów, 99% palety barwnej DCI P3 oraz to, że mamy tutaj naprawdę bardzo wysoką rozdzielczość, to wszystko sprawia, że na tym komputerze możemy pracować zawodowo, nawet przy takich tematach jak na przykład obróbka zdjęć. A jeżeli sami chcecie przekonać się o tej długowieczności MacBooków, jeżeli chcecie kupić taki nowy komputer Apple MacBook Air z procesorem M3, zachęcam do zrobienia tego w sklepie Media Expert. Możecie to zrobić stacjonarnie albo online. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy są wśród Was osoby, które korzystają z MacBooka Air
tej lub podobnej generacji, a myślę, że jest sporo takich osób, bo sam cały czas widzę, nawet teraz tu jakiś czas gdzieś na jakiejś konferencji, gdzieś na jakimś wyjeździe, człowieka właśnie z takim oto MacBookiem Air. To były mega popularne laptopy i wcale się nie dziwię, że te nowe też się dobrze sprzedają i że też potencjalnie będą hitem. I jeżeli rzeczywiście wytrzymają tyle samo czasu, co te starsze, a może wytrzymają nawet dłużej, bo mają fajniejsze chipy, no to myślę, że to też będzie sprzęt, który będziemy bardzo dobrze wspominać. Więc dzięki za Waszą uwagę, dajcie nam suba, dajcie nam łapkę w górę i napiszcie proszę w komentarzu nasze klasyczne badanie statystyczne, jak dotarliście do tego momentu. Napiszcie proszę długowieczny komputer. Ja będę wiedział, że wtedy obejrzeliście ten materiał do końca. Dajcie też szansę naszemu kanałowi O Domu. Tam mamy sporo fajnych materiałów, zwłaszcza teraz będzie sporo takich materiałów na lato. No i słuchajcie też podcastu o technologii, do tego Was zachęcam. Mam wrażenie, że część osób nie pamięta o tym podcaście, bo nie publikujemy na YouTubie, ale sprawdźcie sobie na Apple Podcast albo na Spotify. Co tydzień mamy nowy odcinek i są to naprawdę mega, mega fajne odcinki. Więc jeszcze raz dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. We'll be right back.